Hej! Niesamowita, prawdziwa, sensacyjna historia matki, która na USG dowiedziała się niewiarygodnej wiadomości, po której prawie zemdlała. A lekarzowi pociły się dłonie. Usiądźcie wygodnie, zaraz się dowiecie, będzie ciekawie, zaczynamy. 30-letnia mama wspomina, że dowiedziała się niesamowitej wiadomości podczas badania USG w 7. tygodniu ciąży. Natalia i jej mąż przez wiele lat zmagali się z niepłodnością, aż w końcu doczekali się córeczki, która ma teraz 2 lata. Natalia myślała, że ma szczęście, że znów jest w ciąży i nie wiedziała, że tak naprawdę nosi w brzuszku prawdziwą niespodziankę. Natalia zdradziła, że jej szczęka dosłownie spadła, gdy powiedziano jej nowinę na USG. Podczas badania, wyznaczonego tak, by zbiegło się z 7. tygodniem ciąży, położyłam się, a ultrasonograf prowadził sondę po moim brzuchu, kobieta relacjonowała. Mrużąc oczy, mogłam zobaczyć 2 woreczki. Bliźnięta! Krzyknęłam, wskazując palcem. Ale uzist szybko ją poprawił, mówiąc jej, że nie było dwojga dzieci, ale więcej. Krzyknęłam. Trojaczki! Ale lekarz powoli potrząsnął głową. Potem, bez słowa, uniósł w górę 4 palce, wspominała Natalia w wywiadzie. Dodała, że jej mąż prawie zemdlał od takiej wiadomości. Kilka lat temu u Natalii zdiagnozowano niepłodność o niewyjaśnionym charakterze, zwaną anowulacją. Diagnoza oznaczała, że musiała otrzymywać hormony, aby wywołać regularną owulację. W jej rodzinie są bliźnięta, więc nadal istniała niewielka możliwość ciąży mnogiej, ale nic nie mogło przygotować jej na moment, w którym dowiedziała się, że urodzi jeszcze 4 dzieci. Natalia urodziła 4 dzieci przez cesarskie cięcie w 34. tygodniu ciąży. Przez kilka miesięcy wcześniej miała cotygodniowe badania kontrolne, aby upewnić się, że dzieci rozwijają się normalnie. Cała 4 przyszła na świat w odstępie kilku minut. Od czasu ich narodzin Natalia regularnie dzieli się historiami z życia swojej rodziny na swojej stronie w mediach społecznościowych. Kobieta ujawniła, że karmienie wszystkich 4 dzieci zajmuje jej i jej mężowi 1,5 godziny, a gdy tylko zasną, odlicza do następnego karmienia. Natalia obaliła również mity na temat regeneracji ciała po porodzie, udostępniając ostatnio w sieci 2 zdjęcia. Na jednym zdjęciu po prostu stoi i się uśmiecha, a na drugim podciąga koszulkę, aby pokazać swój brzuch 5 tygodni po porodzie. Gdybym zamieściła tylko pierwsze zdjęcie, komentarze byłyby wzdłuż linii. Wyglądasz świetnie jak na kobietę, która właśnie urodziła 4, napisała Natalia. Gdybym zamieściła tylko drugie, otrzymałabym następujący komentarz. Powinnaś być dumna z tego, co zrobiło twoje ciało. Ujawniła, że 2 części walczyły w niej, jedna chciała zamieścić tylko pierwsze zdjęcie, a druga chciała nie poddać się fałszywej rzeczywistości i zamieścić tylko drugie. Ale rzeczywistość jest taka, wyhodowałam w tym brzuchu 4 cuda, powiedziała Natalia. Czuję się piękna na pierwszym zdjęciu, taka jest rzeczywistość. Jestem cholernie dumna z tego, co zrobiło moje ciało i co może zrobić, to też jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że okłamywałabym siebie i was wszystkich, gdybym powiedziała, że podoba mi się to, jak wygląda teraz mój brzuch, dodała. Szczery post Natalii rezonował z tysiącami rodziców na całym świecie, którzy podziękowali mamie za zmierzenie się z prawdą i zachowanie odważne. Absolutnie nikt nie może ci powiedzieć, jak powinnaś się czuć, napisała w komentarzach inna mama. Oczywiście, ludzie mogą pisać w komentarzach, jaka jesteś piękna. Ale z doświadczenia wiem, że to nie pomaga. Dodała, mam tylko bliźniaki i nienawidzę mojego brzucha. Ale miałem szczęście mieć 4 zdrowe, piękne dzieci i to właśnie pomaga mi pogodzić się ze wszystkim. Taka niesamowita historia, przyjaciele. Życzmy mamie i jej maluchom zdrowia, miłości, życzliwości i wszystkiego, co najlepsze i najjaśniejsze. Niech wszystko będzie dla nich wspaniałe. A co wy myślicie na ten temat? Czy chcielibyście mieć 4raczki? Bądźcie szczerzy. Koniecznie podziel się swoją opinią na ten temat w komentarzu pod tym filmikiem. Bardzo ciekawie będzie przeczytać wasze komentarze. Z góry dziękuję. Przyjaciele, wspierajcie kanał polubieniami i subskrypcjami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale, drodzy widzowie.